Mecz Krakowi z Jagiellonią Białystok rozstrzygnął się w 15 minucie. Za faul na Arkadiuszu Baranie sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Piotr Bania. Była to już 13. bramka najskuteczniejszego strzelca drugiej ligi. Krakowia powinna wygrać to spotkanie w znacznie wyższych rozmiarach. Przeszkodą była jednak rażąca nieskuteczność, a także bardzo dobra postawa bramkarza Łukasza Załuskiego. Zwycięstwo 1-0 nad Jagiellonią pozwoliło Krakowi znów awansować na drugie miejsce w tabeli.